Rozpoczynamy nowe wydanie serwisu krośnieńskiej telewizji, a w nim m.in. Udało się! Przystań w Gostchorzu jest gotowa i czeka na rozpoczęcie sezonu. Ferie zimowe? Czas zacząć! Najlepiej z zimową ferajną! Jednak ferie to nie tylko zabawa. Pamiętajmy o bezpieczeństwie! Jest piątek, 27 stycznia. Jutro słońce wschodzi o godzinie 7.44, a zachodzi o 16.40. Dzień trwać więc będzie 8 godzin i 56 minut i będzie dłuższy od najkrótszego o godzinę i 15 minut. Imieniny obchodzą Aniela i Jerzy. Choć aura jest póki co wybitnie zimowa, to już teraz zarówno Gostchorze, jak i cała gmina Krosno-Odrzańskie są gotowe na otwarcie sezonu turystycznego związanego z żeglugą rzeczną. W minionym tygodniu do grona 9 przystani wybudowanych w ramach projektu Odra dla turystów 2020 Lubuskie Przystanie oficjalnie dołączyła bowiem 10, tak bardzo wyczekiwana. 20 stycznia w Nowej Soli burmistrz Marek Cebula podpisał protokół przekazania i przyjęcia przystani w Gostchorzu, a to kolejny ważny punkt na mapie odrzańskiego szlaku. Pamiętajmy, że gmina Krosno-Odrzańskie stała się w ogóle prekursorem działań na Odrze. Nasz port, który został wybudowany ponad 10 lat temu, był takim pierwszym pierwiastkiem, można powiedzieć, zwiastującej wiosny w odniesieniu do rzeki Odry. Dlatego, że pozostałe samorządy pozostały wtedy w dalekim tyle i jeszcze nie miały żadnych inwestycji na Odrze zrobionych. Mimo, że Krosno popełniło błędy, przynajmniej inni ich uniknęli. Jednak obecnie możemy się poszczycić tym, że jesteśmy jedyną gminą na lubuskim, odrzańskim szlaku, która ma dwie przystanie, znaczy port w Krośnie-Odrzańskim i przystań w Gostchorzu. Myślę, że to znowu właściwy kierunek, by ożywić turystykę na rzece Odrze, by przede wszystkim zatrzymać turystę w gminie Krosno-Odrzańskie, bo turyści tak naprawdę to jest dobro, które rozwija gałąź gospodarki, jaką jest właśnie turystyka i nie tylko związana z rzeką Odrą, ale również z odwiedzaniem na przykład naszego Zamku Piastowskiego, a w przyszłości mam nadzieję też naszej odnowionej promenady. Droga do ukończenia budowy przystani w Gostchorzu nie była jednak łatwa. O rozpoczęciu prac informowaliśmy jeszcze w marcu 2015 roku. W tak zwanym międzyczasie z przyczyn niezależnych od samorządu należało znaleźć nowego wykonawcę. Poprzedni ogłosił bowiem upadłość. Dodatkowe problemy przyniosła także sama natura pod postacią susz, a co za tym idzie rekordowo niskiego stanu rzeki. Jednak wszystko zakończyło się happy endem, a ukończona przystań jest do dyspozycji i czeka na turystów. Z wieloma ludźmi współpracowaliśmy przez kilka lat po to, żeby właśnie w Gostchorzu, takiej malutkiej miejscowości, żeby był wielki potencjał, gdzie jest przystań. Malutka infrastruktura, malutka przystań. Natomiast jeszcze dodatkowo małe jednostki wpływające, kajaki i tak dalej. Także jest wielkie szczęście dla nas, ponieważ myślimy o przyszłości. A ta przewiduje realizację wielu zadań na rzecz dalszego rozwoju turystyki rzecznej, ale także promocji samego Gostchorza, jak i całej gminy. Myślimy o młodych ludziach, którzy mieszkają w Gostchorzu, którzy się tutaj wprowadzają, którzy się osiedlają i widzą ten potencjał, widzą tą Odrę, jak się zmienia, widzą, co powstaje, jakie są plany. Powstaje gospodarstwo agroturystyczne, które będzie takim odzwierciedleniem, będzie pierwszą, że tak powiem, przystanią i pierwszą częścią, gdzie będzie można przyjąć gości z turystyki nadodrzańskiej, gdzie można z nimi porozmawiać, gdzie będzie można sobie wypić kawę, gdzie będzie jadło takie nasze, że tak powiem, swojskie. I będziemy promować przez to właśnie rzekę Odrę. Gostchorze ma potężny potencjał związany z byłym takim grodem, grodziskiem, które było w Gostchorzu. To grodzisko Goskar, które zostało przez archeologów też przebadane. Faktycznie nigdy nie zostało zdobyte. Jest tam przepiękny, można by powiedzieć, nawet jak klif wyglądający na brzeże. W porozumieniu z nadleśnictwem Bytnica mamy już przygotowany projekt, właściwie nadleśnictwo ma przygotowany projekt, który będzie pozwalał się przemieścić z naszej nowo wybudowanej przystani do grodziska w Gostchorzu. Ma to być taki szlak edukacyjny, gdzie mam nadzieję z czasem uda nam się przyciągnąć turystów. W planach jest także to, aby przystań stała się jednym z punktów na planie rejsów Zefira. Wówczas turyści, którzy zatrzymają się w Gostchorzu, będą mogli liczyć nie tylko na ciepłe powitanie, ale także wiele atrakcji. O to z pewnością zadba m.in. grupa Goskar, która już od 2007 roku promuje Gostchorze, przybliżając historię miejscowości
oraz dawnego średniowiecznego grodu. Planów jest dużo, ale najważniejszy krok, czyli ukończenie przystani, został już postawiony. To jest najważniejsze, żeby zostawić po sobie chociaż jedną kropelkę. Ale dużo, dużo jeszcze nam brakuje i musimy tak się sprężyć, żeby po prostu tą naszą rzeczkę bardziej udostępnić i żeby to, co my żeśmy sobie zaplanowali, wymarzyliśmy razem z panią Sołtys, pan burmistrz Cebula nas tu wspiera, żeby to stanęło już tak dobrze doparte. Na 100%. Na 100%. Do owych 100% zmierzają zresztą wszystkie samorządy partycypujące w projekcie budowy lubuskich przystani. Te już powstały, a konkretnie w Kostrzynie nad Odrą, Górzycy, miejscowości Urad, w Gostchorzu, Pomorsku, Mietkowie, Zielonej Górze Krępie, Bobrownikach, Starej Wsi i Siedlisku. Teraz przyszedł czas na kolejne działania. Cel, choć ambitny, jest na wyciągnięcie ręki. Mowa o ożywieniu żeglugi na Odrze i pełne wykorzystywanie potencjału, jaki daje. Ferie zimowe czas zacząć. Dla uczniów to czas wypoczynku i rzecz jasna zabawy. O tę w Krośnie Odrzańskim ponownie zadba Zimowa Ferajna, czyli projekt z powodzeniem realizowany od kilku lat z myślą o uczniach z terenu gminy. Tak, zamek z krośnieńskim Osirem chciałoby zachęcić wszystkie dzieci, żeby podczas ferii zimowych nie siedzieć w domu, nie siedzieć przed komputerem, nie siedzieć z nosem w telefonie, tylko wyjść do nas na nasze fajne zajęcia. Codziennie będzie działo się coś innego, coś dla każdego, tak? Bo i spotkamy zajęcia i artystyczne, i sportowe. I między innymi będzie spotkanie z iluzjonistą, będą bajeczki ze skrzyneczki, będzie bal karnawałowy, na które zachęcamy dzieci, żeby się fajnie poprzebierały. Więc dzieciaki, nie siedźcie w domu, przyjdźcie do nas i spędźcie z nami te 2 tygodnie. Co z kolei przygotował w tym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji? Będzie to między innymi wyjazd do parku trampolin Skokoloko do Zielonej Góry. Będą to też kule dmuchane, do których można wejść, battle ball. To będzie też turniej kręgli oraz warsztaty z seniorami MKS Tęcza Krosno, to będą warsztaty piłkarskie. Zimowa Ferajna zaprasza już od niedzieli 29 stycznia. To będzie taki wielki event na rozpoczęcie tych ferii zimowych w hali sportowo-widowiskowej od godziny 10 do godziny 18, czyli aż 8 godzin wspólnej, fajnej zabawy, gdzie będzie można ułożyć przepiękne miasto z mnóstwa ilości klocków, ale również fajnie bawić się w różne gry edukacyjne, gry sportowe. Przyjeżdża całe miasteczko, które zapełni halę sportowo-widowiskową po brzegi, więc czekamy na dzieci, żeby dopisały. Oto nie trzeba się martwić, przypomniawszy sobie, jak wyglądały lata ubiegłe. To jednak nie koniec atrakcji, czas na kolejny konkurs. Współorganizujemy go z firmą ASA Eko Polska. Konkurs Matematykę Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych brzmi może dla dzieci mało zachęcająco, ale ogólnie chodzi o promowanie ekologicznego stylu życia. Konkurs rozstrzygamy 10, pracę można do 8 lutego składać u nas w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek w 3 kategoriach wiekowych dla przedszkolaków, dla uczniów szkół podstawowych z klasy 1-3 oraz 3 kategoria klasy 4-6. Zachęcamy do udziału, ponieważ będą naprawdę fajne nagrody ufundowane właśnie przez firmę ASA Eko Polska. Oraz podczas rozstrzygnięcia jeszcze będziemy mieli pokaz iluzji. Myślę, że to jest też ciekawa atrakcja dla wszystkich dzieci. W spotkaniach i warsztatach może wziąć udział każdy. Organizatorzy nie prowadzą zapisów. Wyjątkiem, jeżeli chodzi o zapisy, jest wyjazd do parku trampolin z Kokoloko i te zapisy przyjmuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy harmonogram zimowej ferajny można znaleźć na plakatach oraz na stronach organizatorów. Zimowa ferajna zdobyła dofinansowanie w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2017. Mogłoby się wydawać, że o bezpieczeństwie w kontekście akwenów wodnych mówi się najczęściej w okresie letnim, ale i zimą przypominanie o najważniejszych zasadach jest bezwzględnie konieczne. Tym bardziej, że często zamarznięte akweny są wykorzystywane m.in. przez miłośników jazdy na łyżwach. Wystarczy jednak kilka kroków, a taka wątpliwa zabawa może zakończyć się tragicznie. Przekonaliśmy się o tym na własne oczy w minioną sobotę nad jeziorem Glibiel w Łochowicach.
Na szczęście był to jedynie pokaz dla mieszkańców, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną oraz druhów z OSP w Wężyskach i Bobrowicach. Żeby razem z nami zorientować się, jakie zagrożenia na nich czyhają na jeziorze pokrytym lodem i w jaki sposób mogą sobie i sami pomóc, i w jaki sposób my im możemy pomóc jako profesjonaliści. Lud zachęca do korzystania. Niestety muszę tutaj zaapelować, że niestety nie ma pojęcia zjawiska bezpiecznego lodu. Zawsze są sytuacje, kiedy ten lód, są miejsca i sytuacje, kiedy ten lód jest słabszy i niewytrzymały. Cały akwen nie jest pokryty równomiernie grubą warstwą lodu. Zatem o tragedię nie trudno. Jak jednak zachować się, gdy już dojdzie do tak dramatycznego zdarzenia? Na te pytania odpowiedział właśnie sobotni pokaz. Każde ćwiczenia, każde takie pokazy stwarzają, że ludzie nabierają bardziej wiedzy i zagrożenia są bardziej jasne, bo nie zawsze jest tak, że straż zdąży dojechać. Nieraz są przygodni obserwatorzy, przygodni świadkowie takich zdarzeń, no i wtedy wiedzą, jak się zachować. Wiedzą. Ważne jest jedno, ratując kogoś, żeby nie ponieść samemu strat, żeby nie być podtopionym, samemu nie wpaść pod lód. I takie przykłady, jak można to ratować bez sprzętu, są bardzo przydatne. Podczas pokazu mieszkańcy mogli zobaczyć kilka scenariuszy oraz sposobów, aby samemu uciec z opresji lub też pomóc osobie, której życie jest zagrożone. Druhowie OSP zaprezentowali także, w jaki sposób to oni ratują życie w takich sytuacjach, przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Jednak... To nie jest sztuka, na tym polega, żeby używać tego sprzętu. Ważne jest, żeby jak najszybciej pomóc jak najprostszymi sposobami, zanim dojedzie straż, a straż już wie, co robić, a takie ćwiczenia właśnie wspomagają jeszcze koordynację między naszymi jednostkami OTRG i jednostki z PSP. Również wiedzą wtedy, co my posiadamy, jak jesteśmy wyszkoleni, jakie mamy możliwości. Na szczęście na terenie gminy i powiatu czarne scenariusze zaprezentowane podczas pokazu są incydentalne. Być może nasi mieszkańcy są przewidujący i bezpiecznie się zachowują. Mieliśmy kilka zdarzeń związanych z wędkarzami, którym musieliśmy udzielić pomocy, ale to było wiosną, kiedy już ten lód jest bardzo słaby. Następuje zjawisko szpilkowania lodu, mimo grubej jego warstwy pojawiają się takie zapadliska lodowe i odparzenia lodu, ale to jest na wiosnę. W tym okresie czysto zimowym, kiedy jest niska temperatura, nie mieliśmy takich zdarzeń. To jednak nie powinno uśpić czujności. Jak sam pokaz oceniają z kolei mieszkańcy, którzy tego mroźnego poranka przyjechali nad jezioro Glibiel. Takie pokazy uświadamiają społeczeństwo, w jaki sposób ma sobie radzić w przypadku właśnie, kiedy udamy się na przykład na ryby, czy z rodziną, tak jak ja teraz tutaj nad wodę. Przez nieopatrzność wejdziemy na lód, lód się pod nami zarwie. No i w jaki sposób sobie poradzić w takiej krytycznej sytuacji. Słyszał Pan właśnie o takich przypadkach tutaj na terenie gminy czy naszego regionu, żeby dochodziło do tego typu wypadków? Znaczy, bywają takie sytuacje. Wcześniej pracowałem w Zielonej Górze i tam w okolicach jednego z jezior miała miejsce taka sytuacja. Strażacy udali się na pomoc, no i uratowali mężczyznę, który topił się właśnie w wodzie. Strażacy podkreślają jednak, że tak naprawdę nic nie zastąpi po prostu zdrowego rozsądku i wyobraźni. Książka i komputer idą w parze. To zresztą znak czasów. I choć nadal wiele osób pozostaje w tej kwestii sceptykami, to nie sposób sobie dziś wyobrazić bibliotekę, która nie dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym oraz systemem elektronicznym. Do grona w pełni scyfryzowanych placówek dołączyła także Krośnieńska Biblioteka. Proces był żmudny i długotrwały, ale zakończony pomyślnie. Właśnie dzisiaj spełniło się jedno z moich zawodowych marzeń, właśnie komputeryzacja biblioteki. W 2003 roku ówczesna pani dyrektor Alena Wojska przystąpiła do Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, które tworzyło się przy Wojewódzkiej Bibliotece w Zielonej Górze. I od tego momentu zaczęliśmy wprowadzać już własne zbiory do katalogu elektronicznego. Co prawda mieliśmy wtedy tylko jedną licencję, tylko na tyle nas było stać i to szło troszeczkę, że mówimy, tempem. Dalszy proces był możliwy dzięki dotacji w wysokości 50 600 zł, jaką biblioteka otrzymała od gminy. Naprawdę jesteśmy serdecznie wdzięczni, ponieważ dzięki tym pieniążkom mogliśmy dokupić jeszcze 6 licencji, dlatego że komputeryzacją chcemy objąć nie tylko placówkę krośnieńską, ale także 3 filie wiejskie. Poza tym kupiliśmy sprzęt komputerowy, czytniki, drukarki kodów kreskowych, drukarki kart plastikowych dla czytelników. No właśnie, karty to jedna z tych nowości, które od stycznia funkcjonują w bibliotece i powoli zastępują tradycyjne papierowe karty czytelnicze. To spore ułatwienie dla bibliotekarzy, ale przede wszystkim samych czytelników.
pracujemy w ProLibie, to jest jeden z najlepszych programów bibliotecznych w Polsce i on umożliwia nie tylko tworzenie katalogu elektronicznego, ale również baz czytelników, kont czytelników i obsługę elektroniczną. W tej chwili czytelnik przychodzący do biblioteki ma zakładane przez bibliotekarza konto i podaje swoje dane identyfikacyjne. Z programu wydrukowana jest karta biblioteczna plastikowa i kod generuje automatycznie indywidualne hasło dla czytelnika. Który następnie? Może obojętnie o której godzinie, przez całą dobę i obojętnie z jakiego miejsca, byle tylko był dostęp do internetu, może zalogować się na swoje konto, sprawdzać co ma wypożyczone, jak długo może jeszcze trzymać książki, czy nie ma jakichś zaległych opłat. Poza tym dla osób, co jest bardzo ważne, tych, którzy czytają bardzo dużo, jest możliwość sprawdzenia to, co się wcześniej już pożyczało. Pracownicy biblioteki mogą z kolei mieć stały wgląd do wypożyczonych aktualnie pozycji. Ale uwaga, zapominalscy i spóźnialscy czytelnicy tym bardziej muszą się mieć na baczności, bowiem za brak zwrotu wypożyczanych książek automatycznie na koncie danego użytkownika będą naliczane kary. Sam proces rejestracji i wydrukowania spersonalizowanej karty czytelnika trwa zaledwie kilka minut, o czym przekonał się podczas prezentacji systemu burmistrz Marek Cebula. Kolejnym atutem związanym z rejestracją elektroniczną jest możliwość przeszukania nie tylko zbiorów Krośnieńskiej Biblioteki, ale także wszystkich lubuskich placówek objętych systemem. To jednak nie jedyne działania prowadzone w ostatnim czasie przez Krośnieńską Bibliotekę w celu dalszego unowocześniania placówki. W ubiegłym roku blisko 60 tysięcy książek zostało oznakowanych specjalnymi kodami kreskowymi, które mają na celu szybszą lokalizację danej pozycji w zbiorze. Biblioteka już teraz planuje kolejne działania z myślą o swoich czytelnikach. Prosimy nie regulować odbiorników. Skład Krośnieńskiej Rady Miejskiej nie uległ zmianie od ostatniej sesji, choć w sali tysiąclecia również, jak widać, zasiadają radni, a konkretnie radni młodzieżowi. W czwartek odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej czwartej kadencji. Tego dnia oficjalnie wręczono im zaświadczenia o wyborze. Nowi radni zostali wybrani spośród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Krosno-Odrzańskie, a konkretnie z gimnazjum w Zespole Szkół imienia Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach, gimnazjum imienia Henryka Brodatego w Zespole Szkół w Krośnie-Odrzańskim, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Władysława Broniewskiego oraz Krośnieńskiego Chówca Pracy. Nim jednak przystąpili do swoich pierwszych obowiązków, burmistrz podziękował za aktywne działania przewodniczącemu oraz wiceprzewodniczącemu Młodzieżowej Rady poprzedniej kadencji. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować. Bartek miał duży wkład, jeśli chodzi o Młodzieżową Radę Miejską. Zawsze mogliśmy liczyć na to, że się zaangażuje w jakiekolwiek działania były podejmowane przez Młodzieżową Radę Miejską. Będę je oczywiście wspominał bardzo dobrze. Były to 3 lata, podczas których mogłem poznać po pierwsze 15 wspaniałych ludzi. Z większością z nich do dzisiaj utrzymuję kontakt. Pozostali moimi przyjaciółmi do dziś. Wiele imprez, które razem zorganizowaliśmy, wiele akcji, w które się zaangażowaliśmy. Wiem, że też zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć, zawsze byłeś obecny, zawsze byłeś takim głosem doradczym i rozsądku, bo jesteś raczej spokojnym człowiekiem, przynajmniej tak jesteś postrzegany przez nas, albo się dobrze ukrywasz. Także bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję za pracę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej, za naszą współpracę. Mam nadzieję, że do Ciebie to był też czas jakiś nauki czegoś nowego. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Przyszedł zatem czas na nowe rozdanie. Każda rada, jak widzimy, musi mieć ustaloną strukturę, a przede wszystkim, rzecz jasna, przewodniczącego. Procedura głosowania, oczywiście, jak w przypadku dorosłej rady. Głosy oddane, podliczone i niespodzianka. Brak bezwzględnej większości głosów. Głosowanie należało powtórzyć. Aż w końcu poznaliśmy nowego, a raczej nową przewodniczącą. Chciałam tutaj być, bo uważam, że jestem osobą, która może tutaj dużo zrobić. I mogę wnieść nowe pomysły. Na przykład? Na przykład. Chciałabym zrobić różne rzeczy, żeby młodzieży w Krośnie-Odrzańskim żyło się lepiej. Myślę o
tak konkretniej, to zależy mi na przykład na zrobieniu trybun koło gimnazjum, tam koło kortu. Byłoby to bardzo potrzebne i to taka jedna z niewielu propozycji. Jak słyszymy, krośnieńska młodzież to kopalnia pomysłów i oby tak dalej. Wiceprzewodniczącymi wybrano zaś Błażeja Basaja i Weronikę Michałowską. Obowiązki sekretarza rady będzie pełniła z kolei Gabriela Komisarek. Pierwsze koty za płoty. Jak poradzili sobie młodzieżowi radni w nowej roli? Sądzę, że są bardzo zaangażowani. Po oczach było widać, że przeżywają to. Zresztą nawet się tak dostojnie, że tak powiem, ubrali na to dzisiejsze spotkanie. Będziemy ich wspierać również i częściowo finansowo w tych ich działaniach. Życzyłbym przede wszystkim pracowitości, tego, żeby się dobrze bawili przez te 3 lata oraz żeby byli jak najbardziej zgraną radą i najlepszą dotychczasową radą. Tego im życzę. Skład nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim można znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Krosno Odrzańskie, Korcok i Schwarzheide. 3 miasta partnerskie, które od lat łączy nie tylko współpraca kulturalna, gospodarcza i informacyjna. Dziś jest to już bowiem przyjaźń, czego dowodem są liczne spotkania i wspólne inicjatywy zarówno 3 samorządów, jak i samych mieszkańców. W ostatnim czasie mogliśmy się o tym przekonać m.in. podczas październikowego turnieju miast partnerskich, czy choćby dożynek w Nowym Raduszcu. Teraz gospodarzem było Schwarzheide, a okazja ze wszechmiar wyjątkowa, bowiem miasto świętowało 50-lecie uzyskania praw miejskich. Podczas spotkania noworocznego nie mogło zabraknąć także przyjaciół z Krosna i Korcok. Ważne jest podtrzymywanie kontaktów z naszymi miastami partnerskimi, ale myślę, że dzisiaj należałoby, jeśli chodzi o 50-lecie Schwarzheide, znaleźć szerszy kontekst tego wydarzenia, ponieważ tak naprawdę budujemy swoje małe ojczyzny w oparciu o zjednoczoną Europę. I myślę, że każde takie przedsięwzięcie, które podkreśla na przykład 50-lecie miasta bądź jakieś ważne wydarzenie, które jest związane z danym miejscem, powinno być przez nas bardzo mocno podkreślane i tak też robią włodarze. Partnerstwo to także możliwość dzielenia się cenną wiedzą i doświadczeniem. Wszystkie kontakty, które mieliśmy, są związane z naszymi mieszkańcami. To między innymi spotkania w zakresie sportowym, ale też i kulturalnym i oświatowym. Przyglądamy się partnerom, jak u nich jest zorganizowane życie w tym obszarze aktywności społecznej i okazuje się, że mamy bardzo dużo wspólnych doświadczeń, ale też uczymy się tego, co jest lepiej zorganizowane na przykład w danym kraju i okazuje się, że już dzisiaj po partnersku możemy powiedzieć, że wiele przedsięwzięć robimy bardzo podobnie, na bardzo wysokim poziomie. Można być zatem pewnym, że więzi te będą zacieśniane dalej. Wspomniał o tym podczas spotkania burmistrz Krzysztof Schmidt, będący włodarzem miasta już 2. kadencję. Pozostałe samorządy w pełni zgadzają się z tym przeświadczeniem. Doskonale się rozumiemy. Kiedy wspólnie nawet przeżywaliśmy wybory samorządowe zarówno w Niemczech, jak i na Węgrzech, ale też i nasi partnerzy interesowali się tym, co dzieje się w Krośnie w 2014 roku, możemy powiedzieć, że faktycznie jest to przyjaźń. A ta przyjaźń to między innymi właściwie taka możliwość, że o każdej porze dnia i nocy możemy do siebie zadzwonić i możemy powiedzieć: słuchaj Krzysztof, słuchaj Laszlo, mamy problem, trzeba coś zrobić. Musimy wspólnie znaleźć jakieś dogodne rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich samorządów. O polsko-węgiersko-niemieckiej przyjaźni z pewnością będzie można przekonać się jeszcze nie raz. Miasto Schwarzheide leży w południowej części Brandenburgii w odległości 137 km od Krosna Odrzańskiego. Zostało utworzone 1 października 1936 roku. Umowę o nawiązaniu współpracy między Krosnem Odrzańskim a Schwarzheide podpisano 7 września 2001 roku. Zgodnie z zapisem umowy intencją partnerstwa jest popieranie spotkań między obydwoma samorządami oraz współpraca w dziedzinie oświaty, kultury, sportu, turystyki i działalności organizacji pozarządowych.
O kim mowa? To oczywiste. O wszystkich babciach i dziadkach. Nieważne, że dorośli, ważne, że bezgranicznie kochają, podkreślają wnuczęta. Okazją, aby za to podziękować, był rzecz jasna Dzień Babci i Dziadka. W całej gminie przedszkolaki i uczniowie mieli ku temu okazję, także na scenie. Tak było w Wężyskach, gdzie już po raz kolejny uczniowie zespołu edukacyjnego przygotowali wyjątkowe spotkanie. Każdy dziadek także miał tego dnia swój przebój. Taki repertuar mógł się podobać, podobnie jak i cały niedzielny wieczór. Bardzo ważne. Ważne z tego względu, że zaprosiła mnie moja wnuczka. I bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo jest miło oglądać w ogóle dzieci, jak występują, bo to jest wspaniała rzecz. Bardzo mnie się podoba i jestem zadowolona, że tu przyjechałam. Miała występować moja wnuczka, ale coś tam się nie udało, więc... Ale super, bardzo lubię takie imprezy i lubię na nie przychodzić. Ale tutaj co jakiś czas biega przy nas taki mały szkrab, rozumiem, że wnuczek. Tak, to jest mój wnuczek właśnie, jest bardzo niegrzeczny, ale jest bardzo kochany. I choć był Dzień Babci i Dzień Dziadka, jak co roku świetlicę wiejską tłumnie odwiedziły całe rodziny. Samo wydarzenie ma w Wężyskach już wieloletnią tradycję. To już będzie około 10 raz, a jak mego sołtysowanie jest 10 rocznica w tym roku, no i chyba 10 raz robimy Dzień Babci i Dziadka. Ta impreza Dzień Babci i Dziadka, co nie, to przebiega w atmosferze takiej miłej, spokojnej i na tą i uroczystość przychodzi bardzo dużo ludzi. A wiadomo, babcie, dziadkowie, dzieci, które występują z rodzicami, sala jest, że ciężko nieraz pomieścić. Te wyjątkowe wieczory to efekt współpracy Rady Sołeckiej z zespołem edukacyjnym, która zawsze przebiega bardzo sprawnie, dodaje sołtys. Efekty widzieliśmy i w tym roku. Teraz jednak przenosimy się do Krosna Odrzańskiego i przedszkola numer 3. Tam również odbyły się wyjątkowe występy z okazji Dnia Babci i Dziadka, a zaśpiewały dla nich zajączki, biedroneczki i żabki, które przypomniały, że babciom i dziadkom należy pomagać. Otóż to, dlatego i my przyłączamy się do życzeń nie tylko w tych dwóch szczególnych dniach, ale przez cały rok. W serwisie wracamy do tematu spotkań noworocznych organizowanych w ciągu całego miesiąca, zarówno w gminie, jak i w powiecie. Jednym z nich było spotkanie, które odbyło się w piątek 20 stycznia w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowane przez starostę Mirosława Glaza. Była to okazja m.in. do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z życia powiatu, a także do podziękowania za pracę przedstawicielom jednostek powiatowych, partnerom i współpracownikom, którzy działają na rzecz powiatu krośnieńskiego. Dziękuję za ten miniony rok w powiecie dla wszystkich, w imieniu swoim i swoich współpracowników. Zapraszam do współpracy w kolejnych inicjatywach i jednocześnie deklaruję, że zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Infrastruktura, oświata, opieka socjalna i medyczna to tylko niektóre dziedziny, jakie pod względem przeprowadzonych działań wskazał starosta. Realizacja zadań m.in. na tych płaszczyznach będzie kontynuowana. Spotkanie było także okazją do oficjalnego zaprezentowania nowego wicestarosty. Przypomnijmy, na tym stanowisku Grzegorza Świtalskiego zastąpił jakiś czas temu Tomasz Kaczmarek. Tomasz, mam nadzieję, że trudy samorządowej pracy pozwolą Ci czerpać same sukcesy. Powiem dla wszystkich i mam nadzieję, że drodzy Państwo i w filmie, który był tutaj przedstawiony i w prezentacji Pana Starosty, widać, że powiat krośnieński jest dla wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego, dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich instytucji i organizacji. A w spotkaniu noworocznym pod hasłem Powiat dla wszystkich wzięli udział m.in. prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jolanta Fedak oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i zarazem prezes Euroregionu Szprewany Sabubr Czesław Fiedorowicz.
Za nami trzecia edycja piłkarskiego święta przyszłych następców Roberta Lewandowskiego, Cristiano Ronaldo czy Mauro Icardiego. Mowa o turnieju Legend Cup, który tradycyjnie zawitał do hali sportowo-widowiskowej. Zanim podsumujemy tegoroczne rozgrywki, przypomnijmy sobie, jak to wszystko się zaczęło. Pomysł Legend Cup wziął się z tego, że nie ma nic lepszego jak budowanie dobrych stosunków między sąsiadami poprzez sport. Stąd też idea, aby współpracować właśnie między innymi z firmą AOK, niemiecką kasą chorych. I główną ideą tego jest przede wszystkim popularyzacja sportu u dzieci. Turniej daje możliwość rozwoju sportowego dzieciom mieszkającym w naszym regionie, dodaje Tomasz Błyskoń. Chodziło o to, żeby dać możliwość zagrania z najlepszymi drużynami. Stworzyliśmy ten projekt z moimi kolegami, z Damianem Olszewskim oraz Markiem Rydzewskim, który jest dyrektorem AOK. I tutaj odpowiedziały na nasze zaproszenie doskonałe drużyny, takie jak Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Odra Opole, Czarni Żagań czy UKPS Zielonej Góry, ale głównie chcieliśmy, aby jednak wzięły udział drużyny nasze tutaj krośnieńskie, lokalne, gdzie brały udział właśnie Futbol Akademii Krosno-Odrzańskiej i Tęcza Krosno. Jednak chodzi nie tylko o sportową rywalizację. Legend Cup to bowiem także okazja do niesienia pomocy. I tak dzieci zagrały dla dzieci. Postanowiliśmy również ogłosić taki ciekawy konkurs na temat wsparcia któregoś z domów dziecka. I kibice wybrali dom dziecka w Krośnie Odrzańskim. I tu chciałbym zaznaczyć, że właśnie przekazujemy taki bon o wartości 1000 zł do domu dziecka w Krośnie Odrzańskim. My zaś przenosimy się już na parkiet, bowiem było na co popatrzeć. Młodzi piłkarze dawali z siebie wszystko i nogi nie odstawiali, choć rzecz jasna grali w duchu fair play. Zwycięzca mógł być tylko jeden. Na wszystkich czekały jednak pamiątkowe puchary. W tym roku już po raz drugi najlepsza okazała się Pogoń Szczecin. Dodatkowo Dorian Deptalski z Pogoni został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. Pogoń jako zwycięzcy wezmą teraz udział w turnieju AOK Junior & Masters, który odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego. A tam czekają już takie potęgi jak Bayern Monachium czy Borussia Dortmund. Szczecinianie zapowiadają jednak, że zagrają jak równy z równym. Więcej informacji dotyczących Legend Cup 2017 można znaleźć m.in. na facebookowym profilu wydarzenia. Co można powiedzieć o pogodzie na najbliższy tydzień? W zasadzie nic nowego. Będzie bowiem niemal identyczna jak w ostatnich dniach. W ciągu dnia temperatury nie przekroczą 2-3 stopni na plusie. W weekend trzeba się z kolei przygotować na mroźne noce. Termometry wskażą nawet minus 7 stopni. Rozpogodzenia możemy się spodziewać dopiero w przyszłą sobotę. Wówczas przewidywana temperatura w ciągu dnia to nawet 6 stopni. Znamy jednak osoby, którym taka zima nie straszna. To uczniowie, którym życzymy udanych ferii.